Siemanko ludziska, piraci, z tej strony Scorpio i witam was w 16 odcinku gry Assassin's Creed IV: Black Flag. Dobrze, idziemy za kapitanem Kiddem, Jamesem Kiddem. Jesteśmy w jakichś ruinach, nie wiedzieć czemu. O, proszę. Tutaj jest nawet ładnie FPS-ów. Nawet tylko chwilowo. Żeby to nie wyglądało, że nagle coś kupiłem. Mam do was takie pytanie, bo może ktoś z moich widzów zna się na kartach graficznych bardzo dobrze. O, shita faka. O kurde, James, ty to masz zawsze farta. No to teraz będę musiał parkura robić. Jakie drzwi? Co ty pieprzysz? Aha, może te drzwi. Odszukaj mechanizm otwierający drzwi. Dobra, czyli tu się zaczyna nasza wspinaczka. O, tu będzie lovely, dużo FPS-ów. Więc to nawet będzie fajnie. Ale to tylko na chwilę, tak jak powiedziałem. A co do... spokojnie. Dobrze. Spokojnie. Spokojniutko. Aha. I już mamy drzwi otwarte. Bardzo dobrze. Kurde. Zaraz wam coś powiem, tylko po prostu oni coś tam pieprzą teraz. Jakieś głupoty. Pytanie co do kart graficznych, bo szukałem na Allegro i znalazłem dokładnie taką, która by mi pasowała do mojego kompa. Dokładnie to jest GeForce GT 600, nie 600, tylko 550. 550 czy 550 Ti. Za jakieś 300 zł. Ło, i teraz wypadł do wody. A, teraz zanurkować trzeba. Dobra. O! Tak można nurkować jeszcze. Pięknie. Zajebiście teraz mi to chodzi. I teraz mam przy nagrywaniu powyżej 30 FPS-ów. Jestem zaskoczony. Ale to chyba chwilowe. No bo. Dobra, płyniemy znowu. O, można szybciej jeszcze płynąć. No i chyba źle płynę. No właśnie. Tak coś właśnie przeczuwałem, że zrobiłem błąd. Mam tyle tlenu, że mi starczy. Ale w końcu ponurkujemy, jak w basenie normalnie. Dobra. Wynurz się, wynurzaj. Dobrze, pięknie. Gdzie my to dalej jesteśmy? A więc to jest ta świątynia. Gdzie ty poszłeś, Kid? Tutaj. Dobra, czyli tu mamy parkour teraz. Ale wracając jeszcze raz do tej karty graficznej, to nie wiem, czy wziąć tego GTX 550 Ti, czy poczekać do 18 i mieć już lepszego, bo szczerze potrzebuję teraz waszej porady. Nie wiem, kto tam z was jest dobrym informatykiem, może tam paru znam, ale dobrze by było, jakbym wiedział, kto się na tym doskonale zna i by mi powiedział, czy taka karta byłaby dobra, bo ja sprawdzałem złącza, jakie mam w tym GT 630 i porównywałem sobie z GTX 550 i są dokładnie tak samo ułożone i są takie same kształty, jest DVI, HDMI i no i to zwykłe, tak, tam gdzie się właśnie podpina do tego monitora, takie złącze. Jest idealnie tak samo. Jeden wiatrak. Bardzo podobna do GT 630 z wyglądu, Ale nie wiem, czy będę musiał sobie też wymienić zasilacz, bo to już jest lepsza wersja, to są generacje GTX-y. Rozwiąż zagadkę... czego? Posągu. No dobrze, rozwiążemy tą zagadkę. Aha. Czekaj. Już ja znajdę sposób. Daj mi się, babo, zastanowić. Aha. A, teraz trzeba przestawiać dźwignię. Jak miło. Tylko za Chiny ja nie wiem, jak ja mam to robić, no. Dobra. No i co teraz? Aha. Boże. Jakieś badziewie z tego jest. A chwileczkę. Coś trzeba tu zrobić, bo teraz to ja za Chiny... A chwileczkę. A, chyba już będę ogarniał, o co kaman. A to tak, to idzie do czerwonych, tu zielone. Chwileczkę, chwileczkę. Zaraz się to ogarnię. Byte, co ty robisz? Ciebie to już totalnie pogrzało? Chcesz zginąć? Chcesz się zabić? Ale szczerze męczy mnie to. Ta zagadka powoli. Wiem, nawet 5 minut nie ma. A ja już tutaj, wiecie, siedzę i się grzebię z tym. Ale czemu to tutaj jest akurat? Takie pytanie. Mamy to też. Aha, czyli to też nie może być tak. No to jak? Przepraszam bardzo. Jakie to jest pokręcone? No teraz to twórcy mnie już dobili. Bo szczerze mówiąc, w Assassin's Creed jeszcze nie było aż takich zagadek. Więc przeszli normalnie transformację. To na dół. Dobra. To też idzie na dół. Na chwileczkę. Zaraz to ogarnę, naprawdę. Tylko dajcie mi tu chwilę, a ja już będę miał najwyżej to zrobione. A patrzcie, chyba już teraz widzę, o co w tym chodzi. Chwileczkę, puść to. Już chyba wiem, o co w tym chodzi. Albo i nie, bo to wiecie, mogę zrobić tak, a inaczej może być. Dobra, czyli jednak to nie tak powinno być. No co ty robisz? Zawróć mi to. Oj, Kenway, nie denerwuj mnie nawet. Mówię ci, nie denerwuj mnie. Bo robisz jakąś najbardziej pokręconą misję w Assassin's Creedzie. Jeszcze nie powiem, jaka to jest zagadka, bo to jest w ogóle jakaś chora po prostu sytuacja. Zaraz się to ogarnie. Tylko po prostu ja muszę to ogarnąć. Na co mi wybór broni, Boże. Takie pierdoły normalnie. Zawróć. Dobra. Widzicie Jamesa Kidda? Się zbugował. Oj kurde, dużo tych bugów. A zwłaszcza ostatnio po tej wczorajszej kawce, to mnie to już w ogóle rozpieprzyło. No ale no, to co żeście wczoraj zobaczyli, to musiało być jakieś chore. Najwyraźniej. Dobra. Jak już to pojmę i będę miał ogarnięte, to spokojnie się to zrobi. Dobra. Chyba już tym razem będę wiedział, że nie popełniam błędu. Okej. Okej, dobrze. O proszę. Udało się, nie? Nie? Chwileczkę. Ale patrzcie. To jest chyba... To jest zielone. Tak, to jest zielone. A tamto jest niebieskie. Więc będę musiał wymienić najwyżej. Ale chwileczkę. Coś się otworzyło, więc muszę zobaczyć na to. Ale nie, to jest za mało. Kurde. No mówię wam, ta misja będzie trudna. Chwileczkę. To niech sobie już na górze zostanie. Bo to chyba o to chodzi teraz. Coś zgrane. Oż w dupę. A to może inaczej. Bo to już chyba wiecie, zostało zaklinowane specjalnie. I teraz chyba tak trzeba to zrobić. Ale patrzcie, czerwone jest na czerwonym. Lecz to nie pasuje. Więc teraz będzie wiadomo co zrobić. Trochę się powspinasz, Edward. Nie strasz mnie, naprawdę, chłopie, nie strasz, bo jeszcze będziesz miał czas na to, żeby mnie postraszyć. I tutaj to też chyba trzeba lecieć na górę. Dobrze. No pierwsza taka zagadka, no naprawdę jestem zaskoczony ogólnie. No i tak masz to pchać, Kenway, nie denerwuj mnie. Dobra, chyba to jest... Tak, czekajcie. Nie, to musi być na odwrót. Chwileczkę, trzeba to opuścić z powrotem. Bo to nie w tym rzecz właściwie. No i teraz jest źle. Znowu. Jeszcze to trzeba opuścić i zrobić to na odwrót. Dobra. I teraz możemy się tym zająć. Ale patrzcie, patrzcie. To na czerwonym. To jest dopiero zagadka. Chwileczkę. Dobra. Teraz zrobimy to tak. Oje, to w ogóle będzie dobrze. Trochę się nad tym nasiedzę. Ale to jest właśnie zagadka, którą trzeba rozwiązać. A jak się jej nie rozwiąże, no to... Przepraszam bardzo, co ja tu robię? Wiem, powinienem już to dawno rozwiązać. A tak to się grzebie z tym. Co ty, Edward, robisz? Nie odpieprzaj mi takich rzeczy. Tam. Dobra. A, czyli teraz już chyba rozumiem. Jest. Będzie teraz ta harmonia. Stan rzeczy. O, proszę. O! I teraz chyba będzie dobrze. No. To bardzo dobrze. Pięknie. O! I cała świątynia już chyba nam się otworzyła. O kurde. No widzisz. You're certain it's him? Aye. It's the eyes that mark him. Did the Templars say why they wanted this sage? They drew some of his blood into this small glass cube. Like this one? Mm-hmm. Aye. They meant to ask him about the observatory too, but he escaped. No widzisz. We're finished here. No pięknie. Czyli to już jakby koniec poszukiwań. Misja ukończona. Pogrzebana tajemnica mędrca. Ocenę daję... trójka, czwórka... No piątki nie dam. Chociaż naprawdę to było hardcore i wyzwanie. A dam piątkę. Dam piątkę, bo misja naprawdę jedna z tych lepszych. Takich zagadkowych. I ogólnie wyzwanie było większe przy tym. Ale tak czy inaczej nam się udało to zrobić i ja jestem ogólnie zadowolony z tej misji. Zobaczymy co dalej. Zobaczymy co dalej się będzie toczyło. Okej. Teraz stąd uciekamy. Jeśli mamy to rozumieć. I co tak szybko? O yo. Was that the man you saw in Hawana? Spitting likeness, aye. It seems another sage has been found. The race for the observatory begins anew. Is that what we're whispering? This is your doing, Captain Kenway. The maps you sold to the Templars have led them straight to us. And now the agents of two empires know exactly where we operate. Leave this to me, Mentor. They have taken Edward's crew as well. I wonder what their lives are. Whoa! Co? Nie! Moje piratki skradzione. O! Spluwa jest dmuchawa. Zajebiście. Edward, czyń swoje honory, bo dożeś dostał teraz zajebistą, cichą broń. Pięknie. Dmuchawka. Zajebiście. Podmuchamy sobie trochę w tych idiotów. Quiet and effective, see? Pięknie. Dobrze. Chwileczkę, jakieś cele opcjonalne. Użyj strzałek, by uśpić strażników. Użyj strzałek berserkera przeciwko strażnikom. Dobra. To musimy uważać. Najpierw sobie załączę wzrok orła. Ło! Ile mi się ukazało. Kurde, trzeba uważać. To źle teraz wróży dla nas. Takie... Dobra, zaskoczyliśmy. Dobra, to są strzałki usypiające, strzałki berserkera, okej. Okej, to użyjemy teraz berserkera. Lepiej w tego. O proszę. I tak będzie działać to. Chcecie zobaczyć zbliżenie? Proszę bardzo. Możecie sobie popatrzeć jak teraz walczy ze swoimi. Wow. O ty. Chwileczkę, teraz strzałka usypiająca dla niego. Okej, dobra. Ten pośpi sobie słodko. Temu dawny berser usypiające, fuck. Dobra, dobra. Pięknie. Oh shit, motherfucker. A i tak też trzeba było zrobić. Tamtemu też trzeba zaraz mu przemówić. Zaraz się obudzi. Dobra. Dobrze, poszło. Dobra, uwalniemy więźniów. O, dziękuję za ammo. Tak trzeba, moi drodzy. Tak trzeba. O, tu też uwolnimy sobie asasyna. Skrzyneczka tu jest jeszcze, którą sobie zbierzemy. O, pięknie. Aktualnie ulepszenia to już mamy nawet 4. Tu jeszcze jest jakiś asasyn, którego też możemy uwolnić. A to wejdę sobie najpierw na górę. Najpierw jak będę korzystał ze stylu parkura, będzie mi wtedy łatwiej. Strzałki usypiające na niego. Chwileczkę. Niech on tam się tylko zbliży. To ja zrobię z nim porządek. Czekajcie, tam jest. Pięknie. Dobra. O, proszę. Dobrze skopany! Tak trzeba templariuszy tępić. Pięknie. Dobra. No i teraz naprawdę uważać, żebyśmy naprawdę nie wpadli w tarapaty. Dobra, berserkera dawać proszę. To będzie tak. O, proszę. No, mamy już jeden cel opcjonalny wykonany. To tak zrobimy. Fuck, spudłowałem. Dobra. Uśpiony. Chwileczkę, chwileczkę. Dobra. Uwalniamy, dzięki, dzięki za amunicję. Chwileczkę, to jest chyba punkt widokowy, nie? Chwileczkę, o, odświeżę sobie tak przy was. Będzie to tak epicko wyglądało. Proszę! I takiego punktu synchronizacyjnego chciałem. Z 2 asasynami jeszcze po boku. I na bogato, powiem wam szczerze, na bogato. O, proszę, widać, że się udało jednak. Dobra, macie tam być. O, kurde. Trochę mi się przywaliło. Użyję strzałek usypiających. Jest. O, trafiłem, bo bym jeszcze spróbował. Dobra. Dobrze, 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 spokojnie. Nie denerwuj się. Ja tu jestem po to, żeby wam pomóc. Więc macie być spokojni. Albo wam nie pomogę. Co to jest? Bo ja kurde... Odzienie Majów. Gdzie to leży niby? Odzienie. Odzienie Majów. What? Gdzie to jest? A dobra, jak nigdzie nie widać gdzie to jest, to lipa. Dobra, ratujemy dalej. Trzeba tych więźniów uwolnić. Ale nawet powiem wam epicko jest. O, proszę. I plus do wody. Dla efektu. Wow, trochę zlagowało. ale tylko troszeczkę. No nie ruszaj się. O, trafiłem. Dobra, teraz się tam dostaniemy. Nie wiem jak, tylko od tego zacznijmy. Bo tu mam właśnie problem. Chyba że to ogarnę. O, proszę. I tutaj się chciałem tylko dostać. Po skrzyneczkę. Skrzyneczka jest chyba jeszcze wyżej. Z tego co już zdążyłem zauważyć. Tylko jak po nią mam iść? No ale dziwne to jest, powiem wam. Wow, fuck. Dobra. Dobra, uciszony. A to tutaj jest ta skrzynka, dobra. Jep. Pięknie. Tutaj mamy następny. Chwileczkę. Zaraz was tu uciszymy. Tam jest ten Templariusz. Dobra, jedno i drugie nam się w sumie udało zrobić. Chwilka. Gdzieś to jest jakiś jeszcze Templariusz. Albo na górze, albo na dole. Szczerze to już sam nie wiem. A, to był ten, dobra. Musiałem się upewnić, żebym nie zrobił pomyłki głupiej. Dobra, wejdę sobie tutaj, tak. Noż, kurde. Czekaj, ja cię tam zaraz wyeliminuję z obiegu. Nie będziesz mi tu już strzelać. No, come on. Come on. Come on. Oh shit. No, chodź, chodź tu. No, no fajnie. Fajnie, żeś się nie osłonił. A, hedzika dostał. Nie przeładujesz. Dobra. Super, wybornie. Ale musimy dalej ratować. Albo będziemy mieli problem. Pewnie wróg, znaczy przyjaciel jest tutaj. O, to trzeba go właśnie uwolnić. Gdzie? Gdzie mi się tam pokazujesz? A, masz tu headshota. Dobra. Tego sobie tak zabijemy. Headshot. Dobra. O kurde. Macie tu. Nie przeżyjecie tego. Co? Jak śmiałeś przeżyć? Nasz tutaj. Twardziele zginęli. Ja pierdzielę. Nie umiesz ratować, Kenway. Żeś spieprzył sprawę. Dobra, masz tu jeszcze chyba te strzałki usypiające. Dobrze. Dobrze. Wywaliło mi, bo oczywiście pół godziny już minęło. Okej. Tu jeszcze mamy jednego do uratowania. Nie wiem jak my to porobimy. Mamy tylko strzał z berserkera. Dobra, walcz tu z nimi. Czekaj, tego też tutaj. Dobra. Macie tu walczyć ze sobą. Albo będzie już z wami źle. I podwójne ukryte zabójstwo? Yeah, pięknie. Podwójne ukryte zabójstwo, znowu to powiedziałem. O, już. Straty żeśmy odzyskali. I co dalej? Co dalej? Jaki stary sztab? Jak? Lawrence Prince. I znowu się nie udało. Captain Kenway, you have remarkable skills. Thanks, mate. It comes natural. But you're churlish and arrogant, prancing around in a uniform that you have not earned. Everything is permitted. Isn't that your motto? I absolve you of your errors in Hawana and elsewhere. But you are not welcome here. No dobrze, dobrze, znikam sobie stąd. Będę z asasynem, jakim będę chciał. I nikt mi tu nie będzie żadnych zasad wytaczał. Okej, co się teraz będzie działo, bo wiecie, ja nie wiem totalnie. A chciałbym już skończyć odcinek. Okej, kapsenka. To be blunt, we kill people. Templars and their associates. Folks who'd like to control all the empires on Earth. Claiming it's in the name of peace and order. Sounds like the cast's dying words. You see? It's about power, really. About lording over people. Robbing us of liberty. Oh. To też. That another message from one of your friends? Aye. I'll show you. Okej. Aha, czyli znowu polowanie na templary. O, zlecenie zabójstwa, ale jakiś łatwy. Chyba że są same średnie. A ten sobie wezmę. O, misja zakończona. I wiecie co, myślę, że tu byśmy już mogli zakończyć odcinek. Daję 5 oczywiście, bo zajebiście się ta dmuchawa sprawuje. I zobaczymy gdzie nas wytepie. I know you ain't exactly impressed by our creed. Aha. So would the sight of money make you more friendly to our ways? Oczywiście, jasne. Then work these contracts round the West Indies for us. We'll pay. As simple as that. Okej. I tu się już kończy 4. sekwencja. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 16 odcinka z gry Assassin's Creed IV Black Flag. Jeżeli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj z wami żegnam. Z tej strony był Scorpio. Trzymajcie się piraci. Kenway też się z wami żegna i z nową dmuchawą. Na razie!